Większość z nas marzy o odkryciu skarbu i przeżyciu przygód związanych z jego poszukiwaniem. Archeologia jest szczególnego rodzaju przygodą, ale przede wszystkim poważną nauką. Co tak naprawdę według archeologów nazywamy skarbem? Terminem tym określa się celowo zdeponowany przez jakąś osobę lub grupę zespół cennych w danym okresie przedmiotów, np. monet, ozdób, narzędzi lub broni, ukrytych jako forma przechowania majątku lub w celach kultowych jako ofiara. W literaturze archeologicznej możemy spotkać się też z terminami znalezisko gromadne lub znalezisko pojedyncze, w zależności czy odkryto jeden cenny przedmiot czy więcej. Istotnymi terminami przy analizie skarbów gromadnych są także pojęcia skarbu czystego, zawierającego wyłącznie przedmioty z jednej kategorii funkcjonalnej, np. ozdoby, bądź mieszanego, zawierającego np. ozdoby i broń. W zbiorach działu archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu mamy 6 cennych skarbów, przedmiotów z brązu. Skarb z Gamowa, powiat raciborski, województwo śląskie. Skarb został odkryty przypadkowo podczas prac rolniczych na polu. Poszczególne przedmioty skarbu były wyorywane w latach 1931-1939. W skład tego skarbu wchodzą 2 miecze, sztylet, nóż i piękna zapinka. Wszystkie te przedmioty wykonane są z brązu i co ciekawe, w skład tego wyorywanego w latach 1931-39 skarbu wchodzą 2 miecze, jeden typ Merigent, pięknie zachowany, jedynie ma tutaj czubek uszkodzony. Jest to miecz, który można powiedzieć zachował się w stanie niemal doskonałym. Drugi miecz, miecz z inkrustowaną żelazem, co ciekawe, rękojeścią, pochodzący z tego skarbu, w przeciwieństwie do tego miecza z typu Merigen, który pochodził najprawdopodobniej z terenów dzisiejszej Szwajcarii. Drugi miecz jest to miecz, który należy do typu występującego w północnej Italii. Kolejny element składowy tego skarbu to jest ten piękny sztylet pochodzenia wschodniego, najprawdopodobniej ze stepów Ukrainy. Nóż i, jak wspomniałam, piękna zapinka. W skład skarbu wchodzą 2 miecze, sztylet, nóż i zapinka. Interesujące są zwłaszcza miecze i sztylet. Nóż ma rękojeść zdobioną grupami poprzecznych żeberek, natomiast zapinka, służąca do spinania szat, ma 2 tarczki spiralne z drutu i kabłąk w kształcie płytki w przybliżeniu rombowatej. Jest zaliczane do tak zwanego skarbu mieszanego. Znalezisko zostało wydatowane na koniec epoki brązu, pomiędzy 900 a 800 rokiem przed naszą erą. Skarb Szczarkowa, powiat gliwicki, województwo śląskie. Skarb został odkryty podczas orki w 1875 roku na polu należącym wówczas do Franza Golera. Jest zaliczany do skarbu mieszanego. Kolejnym zbiorem, skarbem znajdującym się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu jest skarb z Szczarkowa, który znajduje się w powiecie gliwickim w województwie śląskim. Jest to zbiór narzędzi, między innymi narzędzi, 17 siekierek takiej właśnie formy, wykonanych z brązu, jednego sierpu rolniczego oraz grotu oszczepu, bądź krótszej włóczni. Znaleziony w 1875 roku podczas prac rolnych, podczas prac związanych z orką, trafił w efekcie do zbiorów naszego muzeum. Co w tym wszystkim jest istotnego? Jest oczywiście poza wartością historyczną, wartością samą, jeżeli chodzi o wykonawstwo, jeżeli chodzi o sztukę, pewną ornamentykę. Taki skarb daje nam wiedzę na temat też
jak te wyroby powstawały, jak ewoluowała myśl techniczna, jak to się wszystko rozwijało razem z postępem surowców, z których narzędzia wykonywano, od kamienia przez brąz do żelaza, później stali. Tak w tym przypadku możemy analizować, jak wykonywano, jak odlewano, z jakich złóż korzystano przy produkcji takich właśnie siekierek. 16 siekierek znajdujących się w tym zbiorze należy do tak zwanego typu łużyckiego. Były popularnie występują na terenie wschodnich Niemiec i zachodniej Polski. Wiele takich właśnie przedmiotów wykonanych z brązu powstawało w trakcie wytopu surowca, czyli miedzi plus cyny, we właściwym stosunku, przy temperaturze ponad 900 stopni Celsjusza, gdzie surowiec ten uzyskiwał wartość topienia, kiedy metal stawał się płynny. Wlewano to do form, albo to była metoda na wosk tracony, czyli gdzieś pierwszy model wykonywano z wosku, potem formę wykonywano z gliny i w efekcie wlewania roztopionego surowca wosk ten odparowywał i wytapiał się i jego miejsce zajmował surowiec brąz, uzyskując odpowiednią formę. Potem w dalszym etapie produkcji dochodziło lekkie przeszlifowywanie, ewentualnie też kucie. Kucie, które pozwalało uzyskiwać ostrzejsze krawędzie lub nadać już ostateczną formę danego przedmiotu. W tym przypadku tego skarbu mamy dwa różne typy siekierek. 16 siekierek typu łużyckiego, natomiast jedna siekierka jest charakterystyczna dla obszaru środkowego Dunaju, od Austrii aż po obszar Siedmiogrodu. Poza tym, że uzyskujemy wiedzę, jak kuto, jak wykonywano, jak rozwijała się też technika samego wykonywania tychże narzędzi, uzyskujemy informacje poprzez analizy fizykochemiczne, jak skąd czerpano surowiec, jak rozchodziły się szlaki wymiany danych towarów. Także w tym wypadku uzyskujemy bezcenną wiedzę, jak na naszych terenach, skąd, z jakich ośrodków przemysłowych trafiały do nas narzędzia, na nasz obszar. Skarb z Kluczborka, województwo opolskie. W 1927 roku w rejonie dzisiejszej ulicy Byczyńskiej podczas prac kanalizacyjnych na głębokości 120 cm został odkryty skarb złożony z 5 grubych bransolet czy też nagolenników. Wykonane z brązu, puste w środku, zdobione na stronie zewnętrznej grupami złożonymi z kilku głęboko rytych kresek. Skarb datowany jest na młodszy okres halsztacki pomiędzy 600 a 500 rokiem przed naszą erą. Chciałam zwrócić uwagę na, można powiedzieć, dzisiaj byśmy to powiedzieli, na postawę obywatelską ówczesnych pracowników, którzy jak natknęli się na ten skarb, zgłosili to do odpowiednich służb. Zostało wówczas odkrytych 5 nagolenników czy też bransolet, bo co do tego badacze jeszcze się sprzeczają, które przez pracowników, którzy to odkryli, zgłosili do odpowiednich służb konserwatorskich. Wszystkie przedmioty zostały odpowiednio zabezpieczone. Niestety do dnia dzisiejszego zachowały się tylko 2 te przedmioty, ponieważ 3 z nich zaginęły w czasie zawirowań wojennych. Skarb z Białowieży Siodłar, powiat Nyski, województwo opolskie. Skarb został znaleziony podczas orki w 1909 roku. W jego skład wchodziło 48 bransolet i naramienników różnej wielkości, 3 spirale z drutu brązowego, kółko, guz, dłuto z tuleją, sierp oraz fragment misy z brązu. Większość zabytków niegdyś znajdowało się w zbiorach majora Dreszera z Ligoty Wielkiej koło Otmuchowa. Obecnie w zbiorach z omawianego skarbu posiadamy 12 nagolenników i bransolet, kółko, małą spiralę, guz oraz dłuto. Skarb jest zaliczany do skarbu mieszanego. Można go datować na środkową epokę brązu, pomiędzy 1200 a 1100 rokiem przed naszą erą. Tutaj w zbiorze mamy jeden z nagolenników, który został zdobiony metodą tordowania, tak zwany nagolennik tordowany, czyli został skręcony do uzyskania takiego efektu wielopłaszczyznowego, taki efekt wizualny,
i potem zagięty w formę już pożądaną jako tego nagolennika, w formę taką zaokrągloną. Mamy nadzieję, że trafi do nas taki obiekt, taki zabytek, gdzie będziemy mogli określić, będą widoczne ślady użytych narzędzi, czy to właśnie były jakieś kleszcze, czy to było elementy zaciskane w czymś, w jakimś takim, trudno powiedzieć, jarzmie, uchwytach, które pozwoliły na tak sprecyzyjne skręcenie tego przedmiotu, tego drutu w pożądany kształt. Skarb z Roszkowic, powiat kluczborski, województwo opolskie. W 1939 roku na wschód od wsi Roszkowice, na zboczu wzgórza o głębokości około 60 cm, został odkryty skarb przedmiotów wykonanych z brązu, w skład którego wchodziły 3 naszyjniki i bransoleta. Naszyjniki wykonane z pręta brązowego, o haczykowato zgiętych końcach, zdobione są ukośnymi żłobkami. Bransoleta wykonana ze zwiniętej w cylindryczną spiralę taśmy brązowej, zdobiona jest 2 rzędami punktów, które biegną wzdłuż taśmy. Został wydatowany na okres halsztacki pomiędzy 800 a 500 rokiem przed naszą erą. Skarb z Raciborza, Starej Wsi, województwo śląskie. Nie jest znane dokładne miejsce i sposób odkrycia skarbu składającego się z 7 siekier, ale ciekawy jest sposób pozyskania. Otóż został on przekazany w latach 1917-1918 w ramach wojennej zbiórki metalu. Skarb trafił do Muzeum w Raciborzu, a po II wojnie światowej do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Odkryte siekierki mają lejkowatą piętkę i zalicza się je do tak zwanego typu czeskiego. Skarb zaliczany do tak zwanego skarbu czystego można datować na środkową epokę brązu, pomiędzy 1200 a 1100 rokiem przed naszą erą. Pośród wszystkich skarbów, którymi muzeum dysponuje, z zespołów rozmaitych obiektów wykonanych z rozmaitych surowców, czy to z kamienia, czy z brązu, z żelaza, czy z kruszców już o większej wartości, zawsze mówiąc skarb, czy myśląc o skarbie, w tle mamy tą wartość materialną, jako dominującą. Tą wartość, która pobudza wyobraźnię nas wszystkich. A tak naprawdę w cieniu tego wszystkiego jest też wartość naukowa, która jako tak mało atrakcyjna za słowem skarb podąża, a dzięki której właśnie tego dążenia do zgłębienia wiedzy o danych zespołach przedmiotów oraz otoczeniu im towarzyszącym, zbieramy właśnie w całym aspekcie nauki, czyli skąd wydobywano surowiec, jak wytwarzano, w jakich temperaturach, jaki był postęp technologiczny tych ludzi, jak była zaawansowana gospodarka, ich zaplecze, które umożliwiało wytworzenie tego produktu, jak te przedmioty dystrybuowano w szerszy lub mniejszy świat, czyli w okresie, tak w ramach obszaru lokalnego, czy już przy większych ośrodkach produkcji, na szerszą przestrzeń, załóżmy całej Europy, tak przykładowo. Możemy też właśnie domniemywać, jakimi narzędziami dysponowano przy wytopieniu takiej, załóżmy, takiej bransolety, takiej nagolennicy, jak to skręcano, jakie narzędzia używano, czy robiono to na gorąco, czy na zimno, czy na przykład miały miejsca naprawy, a jeżeli były to naprawy, to jakimi surowcami lokalnymi, czy też właśnie nadtapiano, czy w jakikolwiek inny sposób wykonywano takie luty naprawcze takich obiektów. Ponieważ w naszych zbiorach Muzeum Górnośląskiego, dysponujemy przedmiotami, które w epoce były naprawiane przez użytkowników ówcześnie. Także cały ten postęp obecnych narzędzi umożliwiających nam nieinwazyjne badania poprzez badania powierzchni pierwiastkowe, cząsteczkowe, jesteśmy w stanie uzyskiwać informacje na temat mniej więcej w jakim okresie to powstawało, jeżeli mamy materiał towarzyszący, albo z jakich surowców i z jakich złóż. Uzyskujemy wtedy całą taką przestrzeń, całą taką mapę ogólnego środowiska, w jakim te przedmioty funkcjonowały i ile one ówcześnie dla tych ludzi znaczyły. W przypadku, załóżmy, jakichś takich depozytów lokalnych, gdzie rolnik chował swoje najcenniejsze rzeczy, w takich sytuacjach ekstremalnych poprzez
ofiarowanie bóstwom najcenniejszych rzeczy, które zgromadziła społeczność, by nadać odpowiednią rangę danym procesom lub czynnościom kultu. To wszystko, co jest w naszej dyspozycji, poddawane jest wielokrotnym badaniom i coraz doskonalszym metodom. Uzyskujemy coraz większe spektrum informacji na temat tych przedmiotów, które są u nas w zbiorach.